Witam Państwa serdecznie. Ósma odsłona latającego Uniwersytetu Leszczynowego, konferencja w Ojrzanowie. Naszym gościem jest dzisiaj kapitan Tomasz Badowski, który opowiadał nam dziś o tym, jak wyglądała wojna w Iraku, jak wygląda służba liniowa i co robi żołnierz, kiedy do niego strzelają. Panie kapitanie, panie Tomaszu, czy wojna pana zmieniła? Sądzę, że nie, to nie była wojna. Może nie, może nie tyle protestuję, co byłbym bardziej ostrożny w używaniu słowa wojna. Zostańmy jednak przy misji stabilizacyjnej, aha, chociaż ona nie nosiła, te działania tam nie nosiły znamion misji stabilizacyjnej, ale jednak no, trzymając się jakiegoś porządku i mając wojnę taką prawdziwą za naszą wschodnią granicą, to jednak optowałbym za tym, żeby mówić o misji stabilizacyjnej. Czy ona mnie zmieniła? Na pewno dała mi jakieś doświadczenie wojskowe. Na pewno dała mi doświadczenie życiowe. Na pewno pozwoliła zobaczyć ludzi z innego kręgu kulturowego. Mówimy tutaj o kręgu kulturowym muzułmańskim, arabskim, islamskim. Na pewno nie pozwoliła mi ich zrozumieć, bo ja w dalszym ciągu tych ludzi nie rozumiem, bo nie potrafię ich zrozumieć. Na pewno pozwoliła mi zobaczyć prawdziwą biedę, zobaczyć miejsca, gdzie ludzie żyją za kilka centów dziennie, a tak naprawdę, nie wiem, za kilkaset gram może ryżu i jakiegoś mięsa koziego. Na pewno pozwoliła mi teraz, po latach, kiedy moja skroń jest przyprószona siwizną i w jakimś stopniu nabrałem dystansu do tamtych wydarzeń, pomyśleć, że jednak jestem szczęśliwym człowiekiem, że żyję tutaj, gdzie jest dużo trawy, którą kocham, gdzie jest dużo wody, gdzie jest dużo zieleni i jednak gdzie jest 8 dekad, może nie spokoju, ale nie ma takiego konfliktu permanentnego, jak na przykład II wojna światowa, czy wojna na Ukrainie, czy konflikt w Iraku, w Afganistanie, lub w tych miejscach objętych pożogą. Uważam, że jednak pokój, to no w tej chwili to już u mnie nie brzmi sloganowo, tak, że pokój jest wartością najwyższą. Uważam, że piramida Maslowa powinna być nieco zmieniona i najważniejszym tym plasterkiem na dole przy dzisiejszej dostępności, w naszym kręgu kulturowym, przy dzisiejszej dostępności żywności, uważam, że ta żywność powinna powędrować pięterko wyżej, czyli te pierwsze potrzeby organizmu, a bezpieczeństwo sądzę, że jest najbardziej pożądanym dziś dobrem. Jak pan ocenia bezpieczeństwo Polski dzisiaj? Bezpieczeństwo Polski na pewno jest wiele do zrobienia. Na pewno musimy odbudować niestety zdewastowany, w mojej ocenie być może niewłaściwej, populistyczną decyzją polityczną z roku 2008, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową. Wojna na Ukrainie pokazuje nam, że potrzebujemy mnóstwo ludzi. To nie jest wojna, tak jak jeszcze niedawno myśleli nawet teoretycy wojny. To nie jest wojna prowadzona przed ekranem laptopa. Tak, takie były projekcje. Tak, to jest wojna prowadzona w polu, gdzie jest potrzebny silny, wyszkolony mężczyzna, najlepiej młody, gdzie jest potrzebny czołg, lufa, gdzie w dalszym ciągu kaliber ma znaczenie. Jeżeli przyjdą zamówienia, a one przyjdą, te, które złożył w ostatnim czasie resort obrony, tutaj głównie chodzi o artylerię i o czołgi, to przy jednoczesnym osłabianiu potencjału potencjalnego agresora, tutaj no nie możemy ukrywać, że jest nim Rosja, to uważam, że będziemy w stanie zapewnić sobie taką osłonę jeżozwierza, tak długie igły, że niedźwiedzia łapa, jeśli jesteśmy już przy jakichś tam przynośniach, nie będzie jej się opłacało. To nie znaczy, że my możemy, czy będziemy sami w stanie prowadzić równorzędną wojnę z Rosją. Zresztą jesteśmy
członkiem NATO. Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale te igły będą tak długie i tak ostre, że nawet Rosjanie, którzy nie liczą się z ludzkim życiem, będą mieć, trzy razy się zastanowią, zanim nas tą łapą niedźwiedzią pacną. Taka jest moja ocena. Oczywiście ona jest niedoskonała i błędna, prawda? I pewnie zawiera wiele błędów, no ale taka ona jest. Nie no, moim zdaniem to jest dobra ocena. Teraz kwestia taka. Wiadomo, że sprawy idą w dobrym kierunku. Pytanie, kiedy zajdą w tym dobrym kierunku, kiedy one się znajdą u celu, to już jest osobna kwestia, ale czy może pan powiedzieć, jakimi sposobami wróg, bo co tu dużo gadać, wróg Polski może powstrzymać ten proces? Czy to jest do opisania, do wskazania? Czy z naszego punktu widzenia tutaj widać, no na pewno rozpoznawać takie działania można? Może oddziaływać na społeczeństwo. Mm-hmm. No make love, tak? Make love, not war, tak? No, oczywiście. No jest chyba, no, sztandarowy przykład. No to jest w dalszym ciągu. No łatwiej jest powiedzieć, tutaj ja nie chcę tych słów kierować pod konkretnym człowiekiem, ale młodemu, nastoletniemu chłopcu łatwiej jest powiedzieć rób co chcesz, no a tak, nie baczność. No to przecież młodość ma to do siebie, że ona potrzebuje nieskrępowanej wolności. To dopiero, no mówię, przyprószona siwizną skroń sama zaczyna narzucać sobie ramy, tak? Mm-hmm. No i mówię jeszcze raz tutaj, abstrahuj, nie piję do nikogo. Fajniej jest się tarzać w błocie mając 17 lat, czy pić sobie pewne trunki, niż biegać z karabinem po piachu. W związku z powyższym uważam, że to oddziaływanie strony przeciwnej będzie się odbywać w sferze medialno-informacyjno. Generalnie to będzie rzeźbienie umysłów, tak? Mm-hmm. Być może też wszczynanie niepokojów. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie asymilacja ludzi przybyłych do nas z Ukrainy. Mm-hmm. Chyba nikt nie wie, na pewno jakieś grupy są, z których da się stworzyć być może jakieś bojówki. To jest zadanie dla służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu. Mm-hmm. Natomiast no, uważam, że tutaj na tym kierunku też powinniśmy dmuchać na zimne, żeby z czasem gdzieś nam pod bokiem nie wyszkolili jakichś grup dywersyjnych, żeby nam nie zaczęli wysadzać na przykład, nie wiem, ujęć wody i tym podobne rzeczy. Ale to myślę, że na razie takiego niebezpieczeństwa nie ma, chociaż nie wiem, co ja tam mogę wiedzieć, oceniam to z punktu widzenia cywila. Jak pan ocenia entuzjazm do służby w wojsku dzisiaj? Rozmawia pan z żołnierzami, którzy są w służbie? Rozmawiam z żołnierzami, rozmawiam nawet z moim bratankiem, który no, gdzieś tam ciągle ma tą przygodę z wojskiem. No, on studiuje, także ta przygoda jest w jakiś tam sposób szarpana. No i generalnie ewenementem dla mnie są Wojska Obrony Terytorialnej. Mhm. To jest najlepszy mentalnie materiał, który... No, określenie janczarowie tutaj jest niewłaściwe, ale no nie ma lepszego żołnierza. Oddani sprawie. Tak, oddani sprawie. Super, pięknie powiedziane. Nie? Jednak mentalność jest najważniejsza. No, też nie chciałbym unikać wielkich porównań, ale no, ci ludzie poszli do powstania w 40... Znaczy, podobni im ludzie mentalnie poszli do powstania w 1944 roku. Jakkolwiek to powstanie nie było doceniane. Ja absolutnie nie mam wiedzy, żeby je oceniać. Nie, no, jasna sprawa. Ale mówimy to o materiale ludzkim. Aha. Dlatego jest pewnie tyle ataków na nich, politycznych, medialnych, że są niepotrzebni, że się nie nadają. No, ja mam takie samo zdanie jak pan. To znaczy, uważam, że to jest świetny pomysł, znakomita formacja. Im więcej ludzi tam wstąpi, tym lepiej dla nas. Ale jak pan ocenia ministra Błaszczaka? To jest mój ulubiony. To jest właśnie. To jest mój ulubiony polityk. Uważam, że no bez wielkich słów, uważam, że kiedyś będzie się o nim dużo pisać w podręcznikach do historii. Te jego 6 lat już na tym stolcu ministerialnym to jest dobry czas dla wojska. Bez względu na to, co w międzyczasie się działo, zabarwione politycznie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy chyba jednym z niewielu państw położonym w rejonie niebezpiecznym, no bo my nie jesteśmy Australią czy Nową Zelandią, prawda? Nie. Gdzie atakuje się za wszystko
głównie szefa resortu obrony za rozwijanie armii. Mm-hmm. Ja takiego nie wiem, czy coś to takiego jest. To jest coś strasznego. To jest coś zdumiewającego. Zdumiewającego. Dlaczego zadałem panu to pytanie? Dlatego, że ludzie, którzy stawiają zarzuty ministrowi Błaszczakowi, próbują go oświetlić jako takiego, jako taką osobę nieporadną. A skoro żołnierz, który odbył służbę w Iraku, uważa, że to jest dobry minister, to po prostu jest dobry minister. I na tym zakończymy. Dziękuję państwu bardzo. Naszym gościem był kapitan Tomasz Badowski. Dziękuję za uwagę.